Teraz tak, na co komu magia? Niektóre osoby babrają się w magii, bo chcą znaleźć sobie jakiś związek, miłość, pokopulować, zdobyć trochę pieniędzy itd., itd. To wszystko to jest prostytucja arkanów czy magii wyższej. Jaka jest podstawa człowieka, który się wykuwa w znaczeniach, który wykuwa znaczenia, który rzeźbi w sobie? w nieokrzesanej, zwierzęcej materii. To jest człowiek, który ma przede wszystkim wizję, który chce poznać siebie, który ma wizję na siebie i ma wizję na świat. Wola jest tylko wehikułem wektoru jego motywacji, jego działań. Wszystko jest ukierunkowane na jakąś wizję. Więc w Księdze Przemian jest pewien punkt referencyjny, który Nazywa się stałością. Stałość jaka taka nie istnieje, dlatego jest to księga przemian, dlatego cały wszechświat jest pełen przemian, zmian, transformacji. Teraz, obracając się w tych zmianach, należy sobie ustalić pewne koordynaty i punkty referencyjne. Starożytni obserwowali gwiazdy, planety, zmiany w świecie natury, zwierząt, zmiany w sezonach zmiany wśród cywilizacyjnych przemian, kulturowych przemian, etc. Onegdaj król Wu z dynastii Chan zebrał wszystkich filozofów, astronomów, astrologów, szamanów, żeby stwierdzić, w jaki sposób niebiosa odnoszą się do ziemi, ziemia do niebios, natura do ziemi, ziemia do natury, a ludzie... Jak mają się ustosunkować do tego wszystkiego. I w ten sposób stwierdzono, że najważniejszy jest wgląd w przyczynowość, czyli zmiany w świecie, wytyczając pewne koordynaty, które potrafią wytyczyć w myśl chińskiego modelu bohatera cywilizacyjne, kulturowe zarysy, które doczłowieczają zwierzę ludzkie, które są w stanie stworzyć pewien system, czy to polityczny, społeczny, religijny, a następnie go reformować, ponieważ wszystko podlega zmianom. Zgodnie z daoistycznymi przemianami. Teraz w magii okcydentu tradycyjnie wizją jest ukształtowanie siebie, swojego umysłu, swojego charakteru, swojego etosu, swojej natury, swojego daimoniona. W taki sposób, aby był on rozlegle kompatybilny z rzeczywistymi naturami i prawami zachodzącymi we wszechświecie. Jest to człowiek drogi. Czyli szlifując w sobie, zbierając doświadczenia, rozszerzając substancję, swoją materię, rzeźbiąc w tym wszystkim, doskonaląc się, zaczynamy korelować swoje istnienie z wyższymi światami i światem natury także <laughs> w harmonii. Filozofia naturalis, filozofia divina, jak w szkole platońskiej, ateńskiej. Tak więc celem magii wyższej jest takie przewartościowanie i redeifikacja swojej natury i substancji, swojego ducha i daemoniona, żeby poszedł on jak najwyżej, aby uczestniczyć, w wielkim poruszeniu wszechświata, z większym zasięgiem działania, z większą efektywnością na świat. Teraz można powiedzieć, że w tym świecie większość ludzi nie widzi działania światów metafizycznych, ani transcendentnych, ani tych przynależących do sfer planety, dlatego, że są to dyskretne działania, które działają przez inspirację, przez pomysł, przez ideę, przez natchnienie. Jest to ciągła praca które z tytaniczną pracą. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że wszystkie te światy działają w tle, a widzą je ci, którym zdjęto łuski z oczu i współpracując z tymi światami, działając z nimi, dystrybuując ideę przez świat, poruszając serca, umysły ludzkie, poruszając ich dusze, eksponując pewne prawidła. Dlatego też ważne jest rzeźbienie w swojej naturze, charakterze i umyśle, edukowanie się, bowiem naczelną walutą tego świata są idee, wolne idee, które są kompatybilne z metafizyczną etyką i kompatybilne z wyższymi światami. To nie jest reprodukcja idei na płaszczyźnie horyzontalnej, gdzie martwa idea replikuje, replikuje, replikuje. I nie ma to żadnego twórczego instynktu. Prawdziwa idea jest twórcza, motywująca i rzeczywiście autentyczna. Nie jest to klon, klonu, 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 klonu. Jest to coś, co przy odpowiednim przygotowaniu swojego umysłu, swojego charakteru, swojego ducha zaczyna tworzyć autentyczne życie, rzeczywistego, zindywidualizowanego Daimoniona. Tu zaczyna się cała praca. I tu. Kształtując się, wspinamy się po sferach, zdobywając korony tych królestw. Czy są to korony planetarne? Zdobywając korony Marsa, Jowisza, Saturna, Wenus, Merkurego. Jest to symboliczne. Nie znaczy to, że jesteśmy rzeczywiście królami. To znaczy, że kroczymy królewską ścieżką jako autokratoni, samowładczy ludzie. W związku z tym, cała magia ceremonialna, cała magia wysoka, jest ścieżką królewską, bo uczy ludzi, jak być królami i królowymi, w jaki sposób działać, obejmując całość. Nie jak y, pani ze straganu, która plotkuje i mówi wszystko to, co chce powiedzieć, co ma na myśli w danym momencie, bez względu, koncentrując się na bardzo błahych, partykularnych sprawach. Jest to sposób wzniesienia się. Na siedmiu smokach i obserwowania całości wszystkich zachodzących przyczyn i skutków i współpojawiających się współpolegających na sobie fenomenów, a także sposób rozumowania o tych zmianach w przeszłości, w przyszłości i w teraźniejszości. W ten sposób mając ten wielki umysł a wielki matczyno-ojczawski umysł jest podstawą do tego, żeby działać, Oczywiście czasem załamujemy się w bzdury, które są partykularne, które też są błahe. Natomiast, natomiast podnosząc tembr swojego głosu, czy wysokość swojego głosu wysoko do niebios, dostrajamy się do nich, dostrajamy się do tych sfer, dostrajamy się do gwiazd. I spotykamy się z hitbackiem homoesisteo, czyli kształtowanie siebie, Teon ergon, praca bogów na człowieka na śmiertelnika, który wznosi się z powrotem do bóst. I wielką ujmą współczesnego świata jest to, że człowiek zachodni współczesny w swoim wyobcowaniu, wyalienowaniu jest zupełnie odcięty od działań z wyższymi światami, mistrza, mistrzami, mistrzyniami, całym arsenałem światłów duchowych, czy to ziemskich, wśród Duchów natury, wśród daimonionów, wśród demonów, wśród zmarłych, wśród duchów powietrza, tyrów hermetycznych, i tak dalej, i tak dalej. Te światy działają za zasłoną i są współkompatybilne, zintegrowane z tym światem, pomimo tego, że przeciętny śmiertelnik dawno o tym zapomniał i nie zwraca na to uwagi, żyjąc swoim życiem jak człowiek ślepy. Czy to znaczy, że należy otwierać oczy ludziom na tego typu światy? Nie. Kieruję ten wykład tylko i wyłącznie w kierunku osób, które są zainteresowane kroczeniem królewską ścieżką. Bo cały czas jest szansa, że ci, którzy niosą te hekatyczne pochodnie, potrafią wyjść z tej jaskini Platona, a następnie dołączyć do procesji bogów i bogim aby działać w większym zakresie, w większej potędze, w większym rozumowaniu, większej eudaimonii, czyli szczęściu, w większej mocy, sile, większej idei. I erygia.